Księżniczek, dobra. Także witajcie 17 grudnia. Dzisiaj mamy czwartek. Godzinę już bardzo późną, bo już mamy za 20:14. Także już jest bardzo, bardzo późno. I ja się dopiero do Was teraz odzywam. Tam Julcia robi komiks na dodatkową przyrodę. Zaraz Wam pokażę, jak ona to robi. A teraz Wam powiem mniej więcej, co ja robiłam. Więc tak, posprzątałam dom. W sensie odkurzyłam, umyłam podłogi, nastawiłam pranie. Zrobiłam obiad. W sumie to tylko zupę zrobiłam pomidorową, to tak Wam powiem. A co do drugie, to nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego, może zaraz coś rozmrożę. Także to zrobiłam. Pomogłam Julci w sprawdzianie z języka polskiego, to też mogę Wam się już przyznać, także tak. Pomogłam. I zmieliłam mięso na pasztet. Na razie na ten taki zwykły, tylko jeszcze go pomyślę, bo tak mam takie właśnie przepisy. Ale to jak już będę robiła ten pasztet, to Wam powiem, co wymyśliłam z tym pasztetem. To na razie to tylko mięso zmieniłam i zaraz będziemy dalej robić ten pasztet. Nałożyłam bluzę, bo jakoś mi chłodno, jeszcze w piecu nie rozpaliłam, także zaraz muszę iść rozpalić też w piecu, bo jest chłodno i byłam po groszku. Byłam w groszku, tak znowu wydać pieniądze, ale powiem Wam, że dużo nie kupiłam. Nie kupiłam tych piersi z kurczaka, bo powiem Wam, że już w groszku one są po 15 zł. Zawsze były po 11 zł. Także żałuję, że wtedy nie kupiłam więcej. Ale to zaraz idę przeszukać zamrażarkę, bo tam na pewno u Moniki w zamrażarce to i piersi z kurczaka się znajdą. A jak nie, no to trzeba będzie właśnie po... gdzieś, nie wiem, kupić najwyżej to z groszku za 14,50. No nic, w sumie to tylko 3 sztuki są potrzebne do tego pasztetu z wątróbką. Wątróbki też nie kupiłam, bo w ogóle w groszku to wątróbki nie ma. U nas w groszku to tylko drób. Ewentualnie szynkę można kupić, ewentualnie schab. No i mielone tam z łopatki czy z czegoś. Antoś, co ty chcesz? Ty dasz tu baterię. A ja dam tu baterię, to i tak nie wiem. A tu Antoś ma taki stary tablet zabawkowy i tutaj baterie, to nie wiem w ogóle, czy to jeszcze działa, czy to już jest, nie jest przypadkiem podłuczone. Nie. Także tak, to, ale kupiłam tak, buraki kupiłam, pieczarki kupiłam, bo jutro będziemy lepić pierogi z kapustą, jeszcze muszę sobie kapustę gotować. Pieczarki kupiłam, buraki kupiłam, śmietanę kupiłam, chciałam przyprawy do pasztetu, ale niestety jej nie było, u nas w groszku też. Także będziemy się posiłkować moimi takimi normalnymi, jakoś tam mieszankę wymyślimy i kupiłam mak, to mak Wam zaraz pokażę. Mąkę to kupiłam taką tą dużą, mąkę tortową, ona nie jest zła ta mąka, to jest pszenna mąka typ 450. I za ten worek, on kosztuje chyba 11 zł i mogę Wam ją polecić, także jak macie dostęp do tej mąki. Tak, 11 zł kosztuje, także jeżeli macie dostęp do tej mąki, to ja na tej mące praktycznie wszystko robię, także mogę Wam polecić i kupiłam mak niebieski, bo będziemy właśnie robić gwiazdę, gwiazdę taką betlejemską, drożdżową i z nadzieniem z maku i też będziemy musieli sobie maku gotować, ale to myślę, że gdzieś najprędzej w poniedziałek, bo żebyście no, ewentualnie Wy też sobie jeszcze ją do czwartku zrobili. A my najwyżej ją zjemy po prostu wcześniej. A później najwyżej może jakoś drugą zrobię. No nie wiem. Na pewno jutro będziemy robić pierogi, to na pewno dzisiaj zrobimy te pasztety. Ale nie ten z wątróbką, ten warstwowy, to dzisiaj to nie. Bo ja muszę jeszcze sobie poszukać mięsa w zamrażarce. Tylko dzisiaj zrobimy te zwykłe z mieszanego mięsa. Znaczy zwykłe, niezwykłe. Jak będę robić, to wtedy Wam powiem, czy one są zwykłe, czy niezwykłe. I co dalej? Także jutro pierogi, a w niedzielę na pewno pójdziemy tutaj do nas, do parku robić zdjęcia przy tych dekoracjach bożonarodzeniowych. Poza tym wszyscy w komentarzu napisali, że im się bardzo podobają te nasze dekoracje bożonarodzeniowe, także na pewno jakieś zdjęcia z dekoracjami pojadę w niedzielę i zrobię. To na pewno. I tak myślę, że te śledzie pewnie będziemy też robić. Ale to muszę sobie jeszcze wszystko na kartce rozplanować, bo ja to tak planuję i potem mi nic z tego nie wychodzi. Tutaj w ogóle chyba Ania się pytała,
pod rozdaniem, czy ja mam jakiś plener, prowadzę, czy jak to, no to ja kupiłam sobie kalendarz w tamtym roku i tak jak sobie go kupiłam, to tak czysto leży. Jedyną rzeczą, którą w niego zapisałam, to była komunia Julki i rzeczy związane z tym, co trzeba kupić i co na przyjęcie przygotować, to tylko to było do niego wpisane, tak to więcej nic nie ma. Także ja wstaję rano i mniej więcej wiem, co mam zrobić i nigdzie tego nie zapisuję, po prostu, no nigdzie nie zapisuję, ja to tak nie wiem, z automatu. Dobra, także na razie to tyle, zabierzemy się za mieszanie tego pasztetu, tylko zjem chociaż tą zupę, a co na drugie to nie wiem, muszę coś zobaczyć, może mam pierogi z Lidla. W zamrażarce to jeszcze im rozmrożę, najwyżej będą jedli taki późny obiad, bo nie mam zielonego pojęcia, co mam gotować. Bo już mięso było, poniedziałek było mięso, to tak, niedziela było mięso, poniedziałek było mięso, we wtorek też, wczoraj był ten sos, także to już wam powiem tak, to mięso też mi się trochę przyjadło już, także nie wiem, chyba że makaron z serem, o i będzie najlepiej, bo chociaż Mateusz będzie zadowolony z makaronu z serem. Dobra, to teraz idziemy zobaczyć ten Julki komiks i bierzemy się dalej do roboty. Tutaj jest taki pierwszy. A Julcia robi komiks na dodatkową przyrodę. I tutaj ma taki, jestem cały czerwony, mały kolorowy eksperyment, a ja żółty i najładniejszy. Czy ja jestem granatowy, czy niebieski? Także Julcia właśnie robi taki komiks na dodatkową przyrodę. I tutaj się troszeczkę złości, bo chyba jej nie bardzo wychodzi. Tak, Julcia? No. No, dobrze. Także Julcia robi. Ja jem zupę i działamy z tymi pasztetami. A jeszcze pójdę piec rozpalić. Okej, i lecimy teraz z tym pasztetem. Także myślę, że będziecie wszystko widzieć. Mam taką nadzieję bynajmniej. Dobra, bo jest tak ciemno, że nie wiem, gdzie mam w ogóle was ustawić. A mamy godzinę dopiero 14:30, a jest szaro, buro i ponuro i po prostu jest okropnie ciemno, także tutaj was postawiłam pod oświetleniem szafkowym i tu musimy się jakoś zgnieździć na tym kawałku blatu, bo tam pod oknem to jest jeszcze gorzej. Także dobra. Tutaj to sobie zmieniłam, to zresztą wam pokazywałam jak miele, chyba tam troszeczkę. Ja te pasztet, powiem wam, robię na oko. Ja wiem, na oko to chłop w szpitalu umarł, no ale Monika robi pasztet na oko. I tutaj mam zmielone, tak, kilogram boczku, to boczku na pewno, bank było kilogram, bo to był taki nieduży, nieduży kawałek z Lidla kupiony i jego było na bank kilogram. Także kilogram boczku ugotowałam i ugotowałam tak mniej więcej 2-2,5 kg szynki, ja wiem, to trochę dużo. No ale ja chcę zrobić tak przynajmniej dwa pasztety chcę przynajmniej zrobić. I 300 gramów wątróbki drobiowej. Drobiowej, bo jak jem wątróbkę, to tylko drobiową, a tej świńskiej to ja nie jem, bo ja nie lubię. W ogóle na samą myśl w ogóle, że miałabym zjeść taką wątrobę świńską, to mi się coś robi. Także tak. I zmieniłam sobie też cebulkę, którą podsmażyłam. Może trochę się nawet za bardzo podsmażyła, ale ją zmieliłam i podsmażyłam. I teraz ja przyprawy dodaję tak. Zasadniczo to zawsze dodaję przyprawę do pasztetu, której teraz nie było tym razem w groszku. Ale tutaj sobie znalazłam takie... O taką o dodaję. Z kamisa. I tutaj troszeczkę mam. Także troszeczkę dodaję. I muszę wam powiedzieć, że ja nie dodaję ani bułki tartej do środka, ani bułki takiej moczonej. Bo dla mnie pasztet to jest po prostu mięso, a nie... jakieś tam jeszcze dodatkowe bułki, tak, a jak tam chcecie dodawać, to możecie sobie oczywiście dodać z jedną kajzerkę czy coś, także ja to już wszystko wysypię, bo tego tutaj dużo nie było. Dodam sobie ze dwie łyżeczki soli, wiadomo, żeby to jednak było słone. No dobra, jeszcze ze 2,5 może. Co dalej? Dodam sobie pieprzu. Pieprzu dodam taką małą łyżeczkę, czy wyjdzie z pół łyżeczki takiej, no takiej to herbatowej, herbacianej, o tak powiemy. Dobra, tyle jeszcze. Ja bardzo lubię pieprz ziołowy, to tego pieprzu ziołowego to tak na oko sobie nasypię, to tam jest w tym pieprzu ziołowym, to i papryka. I zaraz wam powiem, co jeszcze jest. Ja używam pieprzu ziołowego, to używam tego o...
I tutaj mamy gorczycę, białą, owoc, kolendrę, kminek, paprykę ostrą, czosnek, koźradkę, majeranek. I ja lubię ten taki pieprz ziołowy i ja go tak na oko tutaj dodałam. Dodamy też na oko oczywiście trochę majeranku, niech tam będzie sobie. Tutaj mam czosnek granulowany. To też tak troszkę. Może było tak z pół łyżeczki. I imbiru, bo w tym przyprawie do pasztetu to właśnie jest też i imbir. Tylko nie mam jednego składnika, ja szukałam właśnie, ale zapomniałam o gałce muszkatołowej, także będzie bez gałki muszkatołowej. I tego imbiru to też tak damy, otyczko damy. Dobra, i będziemy to zaraz mieszać. A, dodam jeszcze sobie 3 jajka. 3 jajka zaraz sobie je roztrzepię widelcem. Także dodajemy 3 jajka. I tutaj mam ten rosół, którym się gotowało mięso, to też go troszeczkę na razie dam i zobaczymy później, jaka będzie konsystencja tego naszego pasztetu. A na razie to tak myślę z pół kubeczka. I co robimy? Mieszamy łapeczką w środeczku. Doleję resztę tego rosołu i wyłączę Was i po prostu co sobie już poza kamerą dobrze wyrobię. Bo tak to zaraz będzie film trwał i trwał i trwał i trwał. I masa na pasztet prezentuje się tak i jeszcze tak zrobiłam. Dodałam łyżeczkę soli. Dodałam pół łyżeczki czosnku granulowanego. Dodałam pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki imbiru, bo to jakieś takie mi się wydawało mdłe. Także dodałam to jeszcze. I dolałam jeszcze oprócz tego kubeczka, który lałam razem z Wami, dolałam jeszcze dwa te kubeczki z Nescafe dolałam jeszcze rosołu. Także w sumie 3 kubeczki rosołu wlałam na te prawie 3-3,5 kg mięsa. I powiem Wam szczerze, że jak myślałam, że będzie to tak dużo tego pasztetu, no to teraz widzę, że tak ze 2 wyjdą. Także ja sobie go podzielę na pół. Jedną połowę przełożę do miski i wymieszam z namoczoną żurawiną, bo żurawinę sobie już namoczyłam w gorącej wodzie, także zaraz żurawinę sobie odcedzam i dodaję do jednej połowy żurawinę, a drugą na razie upiekę tak, a potem zobaczę, może na wierzch zrobię, Malusiu, a potem na wierzch może zrobię po upieczeniu konfiturę wiśniową i poleję pasztet konfiturą wiśniową, ale to czy zrobiłam, czy nie zrobiłam, to zobaczycie w dalszej części filmiku. Także ja teraz mieszam pół pasztetu z żurawiną. Także do tej części pasztetu dodaję żurawinę. Tutaj mam już odsączoną żurawinę. Zaraz to wszystko wymieszam i będziemy piekli. Powiem Wam, że ja lubię takie mięso z owocami. Jak macie, to możecie dać jeszcze przecież śliwkę, bo przecież pasztet ze śliwką też bardzo dobry jest. Z morelami nie jadłam, ale ze śliwką jadłam, bardzo dobry. Także ze śliwką polecam. Z żurawiną też jadłam, też polecam, bo przecież żurawina do mięsa bardzo fajnie pasuje. Także jeden będzie taki, bo jakiś taki nie za duży będzie. A że u nas pasztet w domu to tylko ja i Julcia jemy, to mogę sobie tam napchać różności, co tylko uważam. Będziemy z Julcią jedli pasztety. A no jeszcze ten trzeci mam. Znaczy ten drugi mam zrobić Wam warstwowy właśnie z mięsem, a już idę do Was. Myślę, że jednakowe te połowy są. A drugą połowę mam taką, także myślę, że jednakowe mam te połowy. Dobra, jeszcze mam Wam nagrać ten pasztet warstwowy właśnie, co jest właśnie z piersią kurczaka i z wątróbką. Jest pierś kurczaka, wątróbka, pierś kurczaka. Tylko wiadomo, wszystko gotowane, to jeszcze to Wam mam nagrać. Tylko tak jak mówiłam, muszę poszukać sobie piersi z kurczaka w zamrażarce, bo ja to na pewno na bank mam gdzieś pomrożone. Tylko że ja mam też masę owoców, także muszę przekopać całą zamrażarkę, a to nie będzie łatwe, bo muszę to wszystko z zamrażarki wyjąć, bo to jest taka, wiecie, ta z klapą taka zamrażarka, także tam będę musiała to wszystko poszukać. Dobra, tyle gadania. Biorę się za wkładanie tych paszetów do blach.
i pewnie się do Was odezwę. Znaczy pasztety to Wam już pokażę po upieczeniu, bo zaraz je będę wkładała do pieca. A zaraz się do Was odezwę na kalendarzach adwentowych. I w sumie wyszło mi 3 takie małe blaszki pasztetów. Jeden mamy z żurawiną i 2 będziemy mieli normalne. Z tym, że jeden to tak jak mówię, zrobię z tą konfiturą wiśniową. I ja sobie wierzch zawsze jeszcze sypię bułką tartą. Ja wiem, to jest taki no pasztet a la pasztet, no. Bo tego w sumie to do końca pasztetem nie można chyba nazwać. Bo u mnie jest tylko 2 rodzaje mięsa, boczek, szynka i właśnie tej trochę tej wątróbki. Ale tej wątróbki to tak jak mówię jest tak właśnie niedużo. Posypałam również majerankiem i pieprzem ziołowym. Ten nie będę smarować, bo znaczy posypywać, bo ten będzie, będę właśnie robiła z tą konfiturą wiśniową, a te 2 sobie posypałam. Także tak, i co Wam mogę jeszcze powiedzieć, to Wam powiem jak się odwrócę. Także paszaty siedzą już w piekarniku, ja je będę piekła w 180 stopniach przez godzinę czasu, to tak może z godziny 10, to później sobie zobaczę, góra, dół bez termoobiegu, to tak piekę. I ja wiem, to są takie, to jest taki pasztet, nie pasztet powiecie pewnie, no bo tam jest tylko boczek, szynka i to trochę tej wątróbki. Ale ja mam na taki pasztet, taki prawdziwy pasztet, to Wam przepis też napiszę tam na dole, także będziecie mieli na ten żurawiną Wam napiszę. Znaczy nie z żurawiną tylko, bo tę żurawinę to ja po prostu, to jest taka moja inwencja twórcza, sama sobie ją po prostu dodałam tą żurawinę. Tylko Wam napiszę przepis na pasztet ten z konfiturą wiśniową, on jest bardzo dobry. Ale co Wam powiem. Ale nie miałam planu właśnie takiego pasztetu robić, to Wam powiem, tylko po prostu ja, jak mam tam mięso, to ja po prostu, co, jakie mam mięso, takie mięso sobie gotuję i deszcz pada u nas, także tak się właśnie przyglądam i mówię Wam, jest okropnie, taka można powiedzieć angielska, brytyjska pogoda, taka okropna po prostu, zamiast śniegu to deszcz pada, no dobra. I jak mam mięso z rosołu, to tutaj mięso z rosołu sobie też dodam do tego pasztetu. Także u mnie pasztet to taki, tak właśnie, ale na pewno będzie przepis upieczony, bo ja Wam to obiecałam, także muszę dotrzymać słowa na ten przepis, bo jest bardzo dobry pasztet, szczególnie ta wątróbka na winie, to jest po prostu to ten Wam na pewno upiekę Wam ten z piersią kurczaka i z wątróbką na winie, to ten na pewno będziecie ode mnie mieli, to Wam pokażę jak w ogóle to robię, bo ten to po prostu jest pyszny, no, szczególnie ta wątróbka, tam pasztet jak pasztet, wiecie, wątróbka jest dobra. Także tak, a pasztet to chyba się tak piekę po prostu tak, no tak u mnie się piekło w domu i ja też tak piekę i co Wam będę ściemniać, że nie piekę. A ta konfitura po prostu jest wzięta z tego oryginalnego przepisu. Kwarantanna narodowa, będzie zakaz przemieszczania się, o, super, dostałam właśnie taką wiadomość teraz. Zaraz zobaczę o co chodzi, także super, już to pojechałam gdzieś na święta, czuję. Gdy siedziałam znowu w domu. Boże, jak ja Wam powiem, mam szczerze, że mam dosyć tego wirusa i tego wszystkiego mam dosyć serdecznie, naprawdę. I nie wiem, czy nie będę gryzła. Jak jestem spokojna, to nie wiem, czy nie będę gryzła, naprawdę, bo mam po prostu serdecznie dosyć tego wirusa od tego roku czasu. Po prostu 12 miesięcy już ten wirus jest. Bo i tylko wirus i wirus, trzeba do nas szczepić. Dobra, bo zaraz znowu tam się zaczął jakieś komentarze, nie wiadomo jakie, bo Monika ma inne poglądy, a ktoś ma inne. Dobra, to Wam miałam powiedzieć właśnie to. Zaraz jeszcze sobie otworzymy kalendarze adwentowe i chyba na tym to dzisiaj zakończymy. Jeszcze Wam pokażę tylko tą konfiturę wiśniową, jak ją zrobię. Pasztet jak upiekę. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co dzieciaki robią na górze, bo tam niby sprzątają, ale to wiecie, ich takie sprzątanie, to jest sprzątanie. Antek ma dzisiaj ciężkie życie, powiedział mi od rana, że jak to, Jezu, ja mam ciężkie życie, coś takiego, nie wiem, coś takiego właśnie powiedział Antoś, że on ma dzisiaj strasznie ciężkie życie, no strasznie powiedział. Ma ciężkie życie i ciężkie życie ze mną ma. Dobra, także na razie tyle i do zobaczenia do potem. Już. I pasztety się pieką, o tak już się prezentują. O tak, także jeszcze im zostało 17 minut. A my teraz już będziemy otwierać kalendarze adwentowe. I już teraz przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych. Jak zwykle Antoś będzie mówił Wam cześć. 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 Dobra, Antoś już się przywitałeś. Cześć. Cześć.
Przywitałeś się już, dobra. Także już my teraz przechodzimy szybko do otwierania kalendarzy adwentowych. Dzisiaj jest 17. 17? 17. I mamy... to coś. Konie na biegunach. Konie na biegunach, no. A Antek ma... Dwunęczek. Dzwonek. Dwunęczek. No, super. Teraz mama. I mama ma. No wiem. Jest dzisiaj? Jest. Maseczka. No maseczka. Maseczka do czego? A jakaś chyba, nie wiem, na płachcie? Tak, na płachcie. Błyskawiczna maseczka nawilżająca. Błyskawiczna maseczka nawilżająca. 5 minut, bo się jeszcze trzyma. Dzięki, pa! Dobra, to tak się prezentuje ta maska. Ekspresowa maseczka nawilżająca. Czy dobra, super, będziemy próbować na pewno, testować będę. I teraz idziemy do tego puzzlowego jeszcze kalendarza. I teraz otwieramy już kalendarz z puzzlami. I czytamy, co tam dzisiaj było napisane. Do świąt zostało 8 dni. Czy wiesz, że... Do świąt zostało 8 dni. Czy wiesz, że drzewka, z których powstają choinki, rosną zazwyczaj 15 lat. Dopiero wtedy zostają sprzedawane. Adwentowe zadanie na dziś. Zrób porządek w swoich zabawkach i oddaj jedną niezniszczoną zabawkę młodszemu kuzynowi lub potrzebującym. A tu ja nie mam w ogóle zabawek. No to trzeba robić porządki w zabawkach. I tak w ogóle, to jest prawda, że choinka, zanim weźmie się z domu za choinkę, to prawda, że rośnie 15 lat. Nieprawda, że to na religii dzisiaj mieliśmy. Mhm. I teraz herbatka jeszcze. Dzisiaj jest... I herbatka na dziś to jest... Biała, melonowa ze śliwką. No to będziemy próbować herbatkę melonową ze śliwką. Będziemy. I już chłopaki się porozchodzili, bo trzeba puzzle ułożyć. No. Co robisz? Co robisz, Anteczku? Anteczku mój, co robisz? Teraz sprawdzimy, co Antoś tutaj robi u siebie w pokoju. Tutaj sobie zrobił bałagan z klocków. Już zaraz światło zaświecę, tutaj jeszcze lampę. O, o matko. Muszę zepsuć. No. Muszę to jakoś przymocować tu lampę. Także tu Antoś ma taki jeszcze bałagan z klocków Lego. A to ma taki stary, ale tutaj jeszcze są pomateuszowe. Także nie wiem, może z 10 lat mają te puzzle. Taka lokomotywa się układała. I lokomotywy już, jak widzicie, nie ma. Także zostało, a to właśnie Antoś w niedzielę, tydzień temu właśnie wygrzebał te stare puzzle. Także tutaj takie, tutaj jeszcze takie coś znalazł. I taki to właśnie jest mój Antoś, on tylko chodzi i poszukuje starych zabawek. Dobra. A co, Antoś, tutaj robisz? Nie widzisz? Nie. Co robisz? Pracę domową? Tak? Nie. A co? Nie. No, na suficie nic nie ma, no to nie wiem, co robisz. Co robisz? Zaległości. A ty masz zaległości? No. Super. Jakie zaległości? Proszę iść. No i ogólny bałagan u Antosia, ogólnie. To bałagan, tutaj coś leży, o proszę bardzo, także... Proszę. Aha, to takie zaległości na tym telefonie, tak? Daj ten telefon. No to możesz sam pójść. Nie. A jakie tu, Antosiu, masz zaległości, jak my codziennie robimy pracę domową? Chyba, żeś dzisiaj pani zadała, tak? Tak? No, to są, proszę bardzo, oto są Antosiowe zaległości. Julki telefon używany. Dobra, idziemy dalej. I stąd. Jantuś tutaj ma taką choineczkę wykonaną z makaronu. A ona jest wykonana przez mojej siostry ciotecznej niepełnosprawną córkę. Także ona mi właśnie taką piękną choinkę zrobiła wtedy.
I ona już, ta choinka trochę stoi właśnie tutaj, a teraz sobie Antoś mi ją przywłaszczył, także tak właśnie. Tak, to jest pierwsza dekoracja. I tutaj jeszcze ma takie bombek sobie naustawiał też Antoś. I tutaj mamy jeszcze w korytarzu choinkę też na piętrze. Tak właśnie, żeby tutaj jest właśnie choinka, sobie dzieci ubrały tak na czerwono, na kolorowo. Tutaj jest taka bombka. Tylko zaraz jeszcze światło może zaświecę. Tu jest taka bombka papierowa. To jest od takiej pani. Ta pani ma już 80 lat i ona właśnie na wiosnę zajmuje się sadzeniem pomidorów, papryki itp. itd. I ja od niej właśnie zawsze kupuję paprykę i pomidory. Także to jest taka moja pani pomidorowa, jak ja to się śmieję. A w zimie właśnie robi takie różne dekoracje z papieru i między innymi takie bombki. Jest bardzo fajna taka bombka, zrobiona cała z papieru. I ta pani ma już, no mówię Wam, z 80 lat na pewno ma, jak nie więcej. Także dobra, i tu Julcia tą bombkę przywiozła. Przywiozła z Sandomierza, z fabryki bombek. I tutaj to też, już nie pamiętam, czy to Mateusz przywiózł, czy Julcia też, to taką też przywiozła wtedy, której z nich przywiozło, bo Antoś właśnie nie był jeszcze w fabryce bombek, no bo teraz przecież nigdzie się nie można ruszyć i zaraz się znowu nigdzie nie ruszymy i na tym to wszystko będzie polegało. Dobra. Także teraz idziemy robić te pasztety, bo sobie już na... rozrobiłam tą żelatynę. Idziemy robić już dalej tą, teraz tą konfiturę. Chłopaki się obijają. I paszety mamy gotowe. Tutaj jest ten paszet z żurawiną. I tutaj są te dwa. Ten polejemy zaraz konfiturą wiśniową. Także myślę, że się udały. Jakby stygną, to będziemy kroić. I Wam wszystko oczywiście też jeszcze pokażę. Ale myślę, że są dobre i nie są najgorsze. Dobra. Biorę się teraz za tą konfiturę wiśniową. Więc tutaj w garnku mam rozpuszczone 3 łyżeczki żelatyny. Zalałam zimną wodą. Ona mi trochę spęczniała. I dolałam 1/4 szklanki gorącej wody i sobie ją rozpuściłam. I zaraz dodam słoik taki. Dżemu wiśniowego po prostu swojej roboty. Tylko muszę uważać, bo trochę pestek mi tam poprzepuszczało. Także blender, żeby mi to zblendował. I to wszystko zaraz blenduję i wylejemy na pasztet. Także ja się biorę do roboty. I powstał mi taki, coś takiego jak mus. I tym musem wezmę zaraz pasztet, poleję. On jest jeszcze ciepły, ale to trzeba na ciepło polać i zostawić do wystygnięcia. Także ja polewam i zaraz Wam wszystko pokażę. No gorący jeszcze. Julcia jakby chciała pasztet jeść, a przecież on dopiero wyjęty z piekarnika i się rozpadnie, jak będziemy go kroić. Także tak to wygląda po polaniu tym musem. Teraz zostawiamy do całkowitego zastygnięcia. No i wiadomo, do zasklepnięcia się tego musu, konfitury, czy jak to tam nazwać. Dobra. A jeszcze Wam opowiem taką śmieszną historię związaną właśnie z wiśniami. Bo tutaj któregoś roku właśnie siostra chciała wiśnie na zupę owocową. Chyba coś mam na tych... Dobra, czysty już jestem. Bo chyba siostra tutaj jednego roku chciała właśnie wiśnie i tak dała mi te wiśnie. Tylko ona była święcie przekonana, że Monika wszystkie wiśnie, jakie miała zamrożone, czy w drzemach. No to wiadomo, w drzemach to dryluje. Ale na przykład jak tak na kompot mrożę, czy na zupę jakąś, prawda, wiśniową, no to ja tych wszystkich wiśni nie dryluję. No bo przecież kto by wydrylował ze 35 kg wiśni, no to dajcie spokój, prawda? No. No i dałam tak te wiśnie zamrożone. Ona sobie ugotowała zupę. Wiecie, co zrobiła? Zblendowała te wszystkie wiśnie z pestkami. Bo ja przecież jej chyba mówiłam, nawet nie wiem, czy jej mówiłam, czy nie, że jak ja mrożę, to raczej mrożę na zupę to z pestkami i na kompot. Także tak chyba powiedziałam. Ona właśnie chyba to nie dosłyszała, czy coś. I po prostu... Czekajcie, bo coś mam tutaj, na tym, na kamerze. I wiecie co? Nagadałam i nie nagrałam. Także nie wiem, na czym skończyłam. Ale chyba Wam mówiłam o tym, że dałam mojej siostrze wiśnie
na zupę wiśniową i ona ugotowała tą zupę i zblendowała wiśnie razem z pestkami i pochwaliła się mnie oczywiście tym pomysłem i swoją pyszną zupą wiśniową, a ja zapytałam się, coś ty zrobiła i jej uświadomiłam właśnie, że ona zblendowała wiśnie z pestkami. Ale chyba jej zupa smakowała, bo nic jej się na szczęście nie stało. Także to wam powiedziałam i jeszcze wam powiedziałam, że właśnie od 28 do 17, od 28 grudnia do 17 stycznia znowu mamy kwarantannę narodową, także na okres ferii będziemy siedzieć w domeczkach, na dupciach. Także tak to zrobili, że nigdzie się nie będzie można przemieszczać. I co? I dzieci zamiast gdzieś coś pójść zobaczyć, to będą siedzieli w domu. Także dzięki Bogu ja mam kawałek tego swojego podwórka. I chociaż na ten dwór wyjdą, bo tak to nie wiem, co oni będą robili w te ferie. A lekcji nie będzie, to ja już całkiem chyba oszaleję. Nie wiem, nie wiem. Po prostu to jest nie do pomyślenia o to, co to oni wszyscy tworzą. Że, a jeszcze oglądałam Therapeutic Mama, tylko że nie dooglądałam, powiem wam szczerze, to nie wiem, co tam nagrali w sprawie tych szczepionek, ale zaraz sobie siądę i sobie dooglądam właśnie Therapeutic Mama i co oni myślą o szczepieniu nas wszystkich na tego świrusa. Także dobra. A tak ogólnie to dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jeżeli wam się podobał filmik, to pamiętajcie o kciuku w górę. Subskrybujcie nasz kanał, będzie nam wtedy bardzo miło i będziemy wiedzieli, że mamy w was wsparcie do naszego nagrywania. I życzę wam oczywiście miłego dnia albo miłej nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I oczywiście dużo, dużo, dużo zdrowia. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa, pa, pa.